Zaczęłam o 8 rano, a o 16 wszystko już było gotowe. 2 dzbanki, buteleczka i szalone cytrynki. Nie muszą być cytrynki, w naszym sklepie Inspirello mamy kilka tysięcy serwetek i na pewno coś tam pięknego dla siebie znajdziecie. Ale jeżeli cytrynki także Was zachwyciły, to link do nich znajdziecie pod filmem. Dzbanuszki czy butelki trzeba poszukać na własną rękę. Przejrzeć szafki i dać dzbankowi drugie życie, albo po prostu pójść do sklepu i kupić. W każdym markecie takie cudo za kilka albo kilkanaście złotych na pewno da się kupić. Taśma malarska jest na każdym stoisku budowlanym, a w naszym deku bardzo często się przydaje. Obklejam nią górę i ołówkiem maluję falę. Nic szczególnego, po prostu fala, ale ważne, aby w miejscu połączenia się dosyć zgrabnie zeszła. Nożyk precyzyjny i falę wycinam. Poniżej będzie sztron, szalone cytrynki i inne cuda, a u góry będzie czyste szkło. W ten sposób przygotowany dzbanuszek czeka na ozdabianie. Mniejszy dzbanek przygotowałam dokładnie w taki sam sposób. Ale jeżeli macie inny pomysł, to super, trzeba go zastosować, a potem się nim pochwalić na naszej grupie na Facebooku. Ucho obklejam, bo nie będę go malowała. Niepomalowane na pewno się nie obdrapie. A buteleczki wcale nie obklejam, ma takie kanciki i dokładnie tak pokryję szronem. Szron może być biały, naturalny albo perłowy. Użyję i tego, a na końcu przekonacie się, że nie ma większej różnicy. Szron Daily Art jest gęstszy i ma trochę ładniejszy i mocniejszy połysk. A szron Pentartu jest troszkę rzadszy, zobaczcie, delikatnie spływa. Oba szrony nakładamy tak samo, czyli gąbeczką, delikatnie tapując powierzchnię. Bo jakieś inne malowanie, na przykład rozcieranie, wypada bardzo słabo. A z tapowaniem trochę roboty jest, bo szron trzeba w miarę równo rozłożyć na całej powierzchni. Jedna warstwa szronu jeszcze na mokro wygląda tak. A jeżeli widzicie u siebie coś takiego i myślicie sobie brzydko, kiszka, a nie szron, to w połowie macie rację, bo faktycznie kiszka, ale szron jest ok, po prostu trzeba dalej tapować. Duży dzbanek był robiony produktem Daily, a mały Pentartu. Więc jeżeli akurat w sklepie nie ma Waszego ulubionego szronu, to świat się jeszcze nie kończy, trzeba kupić inny. A buteleczkę to w ogóle pokryłam jakąś mieszanką tych obu szronów i też wyszło ok. A serwetka z cytrynkami wygląda tak. Niby niepozorny, ale wzór jest petarda, bo po pierwsze jest malarski, a po drugie jeżeli chcemy, to go możemy wyciąć. Znacie mnie, wiecie, że wycinać nie lubię, tak samo jak wizyty u dentysty. Ale ten wzór jest super, łatwo się wycina, a w dodatku można go bez problemu podzielić na mniejsze części. Wycinam, a dopiero potem oddzielam dwie niepotrzebne części serwetki. No dobra, wycinam, ale nie przesadzam z dokładnością. Miejsca, gdzie byłoby to bardzo trudne, po prostu zostawiam. A do przyklejenia używam kleju z brokatem. Potem powiem, czemu akurat ten klej, ale na razie przyklejamy. Wzór podzieliłam na mniejsze części, a jeżeli coś było jakieś skomplikowane do wycięcia albo trudne do przyklejenia, to po prostu odcinałam. Ale wycięłam sobie osobno kwiatki i listki. One się potem przydadzą, żeby uzupełnić wzór, aby tworzył jedną spójną całość. Uważam, że wzór warto podzielić na mniejsze elementy dla naszego bezpieczeństwa, ponieważ małe elementy klei się dużo wygodniej. A takie pojedyncze listki albo kwiatki to znakomita zapchaj dziura. Teraz mam trochę czasu, to opowiem Wam trochę o kleju z brokatem. Każdy szron, bez względu na to, jaką firmę zastosujecie, ma jakiś własny charakterystyczny połysk. Jeżeli coś do niego przyklejamy, a klej nam wychodzi poza wzór, to w tym miejscu szron już nie ma swojego połysku. Powierzchnia zaczyna wyglądać niechlujnie. Tu kawałek połysku ze szronu, tam z kleju, a gdzieś jeszcze coś jest matowe. Więc biorę klej z brokatem, przyklejam mój wzór, a potem całą powierzchnię szronu zasmarowuję tym klejem. Dzięki temu, zobaczcie, powierzchnia jest jednorodna i ma bardzo przyjemny połysk. I jeżeli ktoś bardzo by chciał, to możliwe, że taką powierzchnię można po prostu zostawić już w spokoju. Ale jeżeli przedmiot ma być naprawdę użytkowy, to warto go polakierować. Ja używam po prostu matowego lakieru, ale jeżeli chcecie produkt myć w zmywarce, to trzeba kupić specjalny lakier.
A teraz ważna informacja, bo jeżeli zrobicie to nieprawidłowo, popsujecie całą pracę. Przed ściągnięciem taśmy budowlanej trzeba naciąć powierzchnię. Nacięcie robimy zaraz pod taśmą, czyli przecinamy szron oraz lakier. Jeżeli tego nie zrobicie, to podczas odrywania taśmy ona pociągnie ze sobą wszystkie zdobione warstwy, czyli brzeg szronu będzie bardzo brzydko postrzępiony i będzie paskudnie odstawał. Więc nacinamy, odrywamy i gra gitara. A brzeg szronu postanowiłam zamaskować i ozdobić białą konturówką. Wiem, że nie każda z Was czuje miętę do konturówki i takich zawijazów, więc jeżeli wymyślicie inny sposób zamaskowania brzegu, to koniecznie się pochwalcie na grupie Inspirello. A ja rzeźbię zawijasy, bo wydaje mi się, że wyglądają fajnie. Po pierwsze, biały mi pasuje, ponieważ ożywia całą pracę. A po drugie, ta konturówka jest niesłychanie wytrzymała. Wytrzyma wszystko, drapanie i mycie. Ale i tak, planując ozdabianie, założyłam, że miejsca, które są najbardziej narażone na obdrapanie, zostawiam nieozdobione. Więc czyściutkie szkło jest na górze słoika, na uszku oraz na jego dnie. Chciałam Was zagadać, żebyście nie zauważyły, że znowu dodałam kropeczki, ale chyba się nie udało. Ozdabianie szkła użytkowego jest fajne, ale trzeba pamiętać, że mało co na szkle trzyma się świetnie. Konturówka jest odporna chyba na wszystko, ale szron niestety bez problemu możemy zadrapać. Więc zawsze warto tą powierzchnię jakoś dodatkowo zabezpieczyć, aby nasze słoiki czy wazoniki przetrwały dłużej. I takim elementem wzmacniającym są serwetki, które przyklejamy, klej, który stosujemy, albo lakier. A moja praca już jest gotowa, wystarczy odkleić uszko. Dziś ten zestaw świetnie się sprawdzi na balkonie albo na tarasie. Ale gdy postawimy go na stole w październiku, listopadzie albo w grudniu, to możliwe, że nasze szalone cytrynki po prostu zrobią nam dzień. Jeżeli zestaw jest fajny, to koniecznie zostawcie komentarz. Po prostu kocham Wasze komentarze i nie mogę się ich doczekać. A jak praca jest do kitu, to też napiszcie, przeczytam. Jak zwykle mega krótką listę artykułów, które używałam w filmie, znajdziecie w jego opisie, czyli pod wideo. Jak zwykle dziękuję za uwagę, zapraszam do naszego sklepu na inspirello.pl oraz na naszą grupę na Facebooku. Widzicie tą butelkę w tle po lewej? To jest cytrynówka własnej roboty, czyli wow, będzie się działo.